Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Zapraszam na czytanie z kart Tarota Wodniki. To jest czytanie dla Was na tydzień od 29 sierpnia do 4 września. Pamiętajcie, że to są ogólne energie, nie będą pasowały do wszystkich z Was. Tak więc bierzecie tylko i wyłącznie to, co z Wami rezonuje, a resztę zostawiacie. Moi drodzy, zaczynamy wobec tego czytanko od karty opiekuńczej dla wodników. O, jest i wypadła już. Odpoczynek. Wodniki, odpoczywacie w przyszłym tygodniu. Odpocznij i zrelaksuj się. Przestań czuć się winny i uczyń własne potrzeby sprawą priorytetową. Chyba to jest powielenie. Tak coś kojarzę, że wodnik ostatnio miał tą kartę opiekuńczą. Ale jeśli coś pomyliłam, to przepraszam. Jeśli nie, no to odpoczynku ciąg dalszy, moi drodzy. Może niektórzy mają po prostu przesyt. Może niektórzy mają urlop. Odpocznij, zrelaksuj się, przestań czuć się winny i uczyń własne potrzeby sprawą priorytetową. A może po prostu Wasze potrzeby będą w nadchodzącym tygodniu na pierwszym miejscu, chociaż potrzeby wodników są najczęściej na pierwszym miejscu, więc to chyba nie będzie nic nowego dla Was. Bardziej bym się skupiła na tym odpoczynku, na relaksie. Bardziej na tym. Okej, wodniki. Co wobec tego może wydarzyć się? Co może wydarzyć się w pracy i w finansach? Co w miłości? Jaka rada dla wodników? Okej. Co może wydarzyć się? Co może wydarzyć się w pracy lub finansach? Wodniki, co w miłości? I jaka rada? Dobra. A w tle czytania trzy buławy, tutaj trzy różdżki, as pentakli. Trzy buławy, więc w tle czytania jest jakaś szansa, moi drodzy. Dla każdego szansa na coś innego. Szansa oraz oczekiwanie na efekty z wcześniejszych działań. Zasialiście jakieś ziarenka i czekacie na ich owoce. Dla niektórych oczywiście. To też jest karta wskazująca, właściwie to karta taka szczęścia wskazująca na to, że Wasza chwila wkrótce nadejdzie, a zmartwienia znikną. Moi drodzy, w trzech buławach jest potrzeba cierpliwości, ale dzięki temu możecie być pewni, że Wasze zmartwienia niebawem się skończą. Trójka buław to jest też poszerzenie horyzontów, to są dobre widoki na przyszłość, no i dobra współpraca. Co mogłoby wydarzyć się w przyszłym tygodniu? Nabywanie jakichś nowych umiejętności dla niektórych lub prezentacja swoich umiejętności. Trzy buławy zapowiadają zmiany oraz silną potrzebę działania na różnych płaszczyznach. No, działanie w przypadku wodników będzie czymś rzadkim, niespotykanym. Bo wodniki nie są za bardzo aktywne, przynajmniej nie zawsze. Aczkolwiek z jakiegoś powodu te trzy buławy tutaj mówią o zmianach i o silnej potrzebie działania na różnych płaszczyznach. No więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Trzy buławy bardzo często są sygnałem do tego, że rozpoczynacie zupełnie nowy etap w swoim życiu. Tak, to dla tych wodników, które rozpoczynają nowy rozdział swojego życia. Co wobec tego jeszcze? W trójce buław nadaliście już kształt swoim zamysłom, pragnieniom, uczyniliście już jakiś pierwszy krok ku zmianom lub macie zamiar
w przyszłym tygodniu taki pierwszy krok ku zmianom uczynić, bo to jest karta mówiąca o przyszłym tygodniu, tak, od 29 sierpnia. Więc najwyraźniej uczynicie jakiś pierwszy krok ku zmianom i będziecie czekać na rezultat tych działań, aby móc zacząć planować kolejne posunięcia. Słuchajcie, trójka była w tle dla miłości, relacji, przyszłości, związków. Zapowiada ciąg dalszy relacji zbudowanych w związku. Wskazuje na potrzebę zaangażowania się. Więc może to ta zmiana, o której przed chwilą mówiłam i potrzeba działania na różnych płaszczyznach, może dotyczyć tutaj no, płaszczyzny też relacji i uczuć, bo w tym obszarze trzy buławy wskazują na potrzebę zaangażowania się. Dla osób, które są same dla singli, to sygnał do tego, aby zacząć z kimś spotykać się, tak? Z kimś wychodzić do ludzi. No tutaj też, wiecie, nie namawiam wszystkich na wyjścia do ludzi, bo oczywiście mówię do singli, natomiast jeżeli ktoś jest w jakichś relacjach, czy trwających, czy wchodzących, czy wychodzących, no to jest już kwestia Waszych decyzji, tak? Czy będziecie się spotykać z nowymi osobami, czy będziecie spotykać się z osobami, z którymi jesteście w relacji, czy też macie zamiar być w relacji, czy nie wiem, czy na przykład rozstaliście się z kimś też, no bo w różnych etapach, w różnych momentach życia jesteście, tak? Każdy z Was. Trzy buławy oznaczają dobre perspektywy dla związku, oznaczają porozumienie i kontakty dla singli, nowe kontakty towarzyskie. Dla osób, które chcą, mają relacje, te relacje są takie właśnie, że one się albo zaczynają, albo kończą, albo nie wiadomo, czy je kończyć, czy ich nie kończyć, albo je na przykład świeżo zakończyliśmy, no to trzy buławy mówią o dobrych perspektywach dla związków i relacji oraz o porozumieniu. W obszarze zawodowym to jest okres wytężonej pracy dla niektórych, ale też, słuchajcie, takiego czasu, gdzie może przyjść awans, jakieś sukcesy finansowe, gdzie można zacząć liczyć na znaczne korzyści. Czasami to jest planowanie jakichś aktywności, jakichś działań, działanie też i wcielanie różnego typu pomysłów w życie. Może być tak, że to może być tworzenie czegoś od podstaw. Możecie tworzyć, nie wiem, firmy od podstaw, czyli dopiero jakby myśleć tak o tym, o początkach. Możecie budować dom od podstaw, tak, rozwijać swoją karierę, planować dalszy rozwój osobisty czy dalszy rozwój kariery zawodowej. Dla każdego będzie to coś innego. W każdym razie dla niektórych to może być też budowa czegoś innego od podstaw, tak, niekoniecznie domu czy niekoniecznie czegoś na płaszczyźnie zawodowej. No tak, i tutaj mamy też w Asa Pentakli jeszcze jako nową propozycję zawodową, nową pracę być może, jakąś nową inwestycję, nowe działanie w coś, może w jakąś dodatkową aktywność, dodatkowe zajęcie, którym będziecie się zajmować w przyszłym tygodniu. Może pomyślicie o jakichś dodatkowych źródłach dochodów, ale albo po prostu pomyślicie o takim zajęciu, które da Wam dodatkową satysfakcję, albo w ogóle da Wam satysfakcję z wykonywania zajęcia się na przykład jakąś pasją czy jakimś hobby, tak? W Asie Pentakli to jest też początek dobrobytu, to jest fundament do dalszego rozwoju. As monet symbolizuje nową szansę lub zainteresowanie się sprawami materialnymi. Czasem odnalezienie czegoś, co zaginęło, co się zgubiło. No i umożliwia rozwój jakichś spraw związanych z budowaniem czegoś właśnie materialnego. Dobrze. As pentakli też, słuchajcie, mówi, można też tutaj odnieść asa pentakli nawet do obszaru zdrowia, zdrowienia, ćwiczeń fizycznych, do zajmowania się zdrowszym jedzeniem, na przykład myśleniu o tym, planowaniu, o zmianie na przykład w sposobie żywienia, ale to też dla niektórych. Plany w Asie Monet mogą być, moi drodzy, jeżeli oczywiście podejmiecie jakieś działania, bo ten as monet może mówić, że nadchodzi na to właściwy czas, to podjęcie takich działań powinny
powinny jakby te plany się urzeczywistnić i stać się bardzo obiecujące. Dobrze, wobec tego, co może wydarzyć się dla wodników w nadchodzącym tygodniu? W nadchodzącym tygodniu jest wieża. W wydarzeniach wieża, nie wiem, czy ostatnio wodniki też nie miały wieży, bo kojarzę wieżę u Was w rozkładzie, ale nie wiem, czy w miesięcznym, czy w tygodniowym. W każdym razie wodniki, wieża dla Was oczywiście może symbolizować różne wydarzenia i może ona w różnej płaszczyźnie życia Wam runąć. Ogólnie wieża oczywiście mówi o nagłych zdarzeniach, takie, które powodują rozpad dotychczasowego życia, być może też wyzwolenia się z różnych sytuacji, które Was ograniczały. I wieża może takie nagłe sytuacje, słuchajcie, w życiu pokazać, że wystąpi to w życiu codziennym. Może to spowodować jakiś wstrząs, jakieś poczucie zagrożenia, może jakiś konflikt. Też może być to rozdzielenie, niespodziewanie, wydarzenie, jakiś przełom. Dla niektórych no, pogorszenie warunków, złe warunki, tak? Może być w tej karcie też rozwód oczywiście lub jakieś rozwiane złudzenia. No dla innych to może zwiastować katastrofę, ale moi drodzy, to wszystko, wiecie, jest tylko dlatego, że no, powstało na niewłaściwych fundamentach. Ja o tym będę mówić i to powtarzać, że coś, co budowane było na nieprawdziwych fundamentach, na niestabilnych fundamentach, na glinianych nóżkach, nie da rady dłużej trwać. Takie rzeczy muszą prędzej czy później paść i albo być budowane od nowa, inaczej, w inny sposób, na podstawie innych wartości, z innych fundamentów, po prostu. Z trwalszych fundamentów, tak? Pamiętajcie, że wieża w obszarze, jeżeli ona komuś tutaj zawali się w przyszłym tygodniu, w relacjach, w przyszłości, związku, czy w ogóle w miłości, tak? No to oznacza to rozstanie, oznacza to zmiany, rozwody, kłótnie. Ale wieża pokazuje problemy takie, które są rezultatem wcześniejszych zdarzeń. Dla kogoś może być to też zmiana pracy, ogólnie no, duże zmiany w życiu, tak? Energia straty, która przychodzi z zewnątrz. I pamiętajcie, że w wieży często, co robi wieża? Najczęściej sprawia, że coś musi polecieć. Najczęściej, że leci schemat jakiegoś myślenia, schemat jakiegoś waszego postępowania. No, często ktoś powtarza te same błędy i buduje myśli, postępuje w sposób taki, który nie jest właśnie, nie jest czymś stabilnym, nie jest czasem czymś poważnym w ogóle, tak? Dlatego w jakimś momencie po prostu musi to runąć i tyle. I czasem to musi nastąpić. Bo wiecie, jeżeli sami tego nie zrobicie, no to wieża zrobi to za Was. Jeśli sami czegoś nie zmienicie, no bo tu jest potrzeba zmiany. Jeżeli tego się nie zmieni, to siły z zewnątrz zrobią to za Was i dla Was, tak? Po to, abyście uwolnili się od starych nawyków, wyzwolili, żebyście też zmienili system wartości, przewartościowali swoje życie, dostosowali się do nowej sytuacji życiowej i przełamali swoje stereotypy w myśleniu i działaniu. Żebyście w końcu odkryli i zrozumieli nowe wartości i nowe cele życiowe. W wieży jest istotna umiejętność zaakceptowania zmian, jakie niesie życie. I tutaj ona niesie ogromną zmianę w światopoglądzie. Dla niektórych też zmianę miejsca zamieszkania, zmianę pracy, szkoły, przeprowadzkę, różnie będzie dla Was. I to jest taka mądrość, którą którą zdobędziecie na drodze doświadczeń. Także skostniałe poglądy odchodzą do lamusa, moi kochani, gdyż czeka Was po prostu duży przełom. A dla niektórych to będzie rozpad związku, dla innych przewartościowanie systemu wartości, żeby Wam na przykład ta relacja się faktycznie nie rozpadła lub ona się rozpadnie i dopiero wtedy
zaczniecie pozwalać, dopuszczać te zmiany w swoim życiu i rozumieć, dlaczego one nastąpiły i dlaczego muszą nastąpić. No ale jeżeli tych zmian nie przyjmiecie, nie zmienicie systemu wartości swoich, no to będziecie takie wieże powtarzać za każdym razem, moi kochani. Co coś spróbujecie zbudować, będzie wieża. I ta wieża wtedy wystąpi w Waszym życiu nie tylko raz, ale będzie występować cały czas. Więc to nie jest tak, że aż dziś wieża to na pewno nie z mojego powodu, nie z mojej przyczyny, nie z mojej winy. No, z Waszej winy tylko nie. Zawsze wina jest po dwóch stronach. Nie ma sytuacji, w których wina jest po jednej ze stron. Takie sytuacje nie istnieją. Nie istnieją osoby, które mają tylko wady, a inne tylko zalety. Nie ma ludzi idealnych. Każdy ma jakieś zalety, każdy ma jakieś wady. I każde relacje, każde związki kończą się z powodu dwojga osób, a nie z powodu jednej z nich. Z powodu jednej z nich, to wiecie, wtedy się kończą, kiedy ktoś kogoś ewidentnie zdradził, ewidentnie oszukał. Jest to ewidentnie, kochani, pewne, nie wiem, albo robił to wielokrotnie, no to wtedy jest to wina jednej osoby, tak? Wtedy tak jest. Albo konkretnie jedna osoba chciała wyjść z relacji, ją zakończyć. Oczywiście z jakiegoś powodu ją kończy, natomiast no, najczęściej osoba, która kończy relację i jakby nie robiła tego wcześniej, tylko w niej trwała, więc nie stało się nic takiego, co tak naprawdę powodowało to rozstanie. Więc często te decyzje takie jednostronne są dlatego, że po prostu takie związki być może nigdy miały nie istnieć. Czyli one miały być tak naprawdę może nigdy nie budowane, a na pewno nie w taki sposób, w jaki były. Bo wtedy winę za swoje postępowanie próbujemy zrzucić na drugą osobę, na partnera. W wierzy próbujemy to zrobić. Znaczy, przed wierzą próbujemy to zrobić, ale wszechświat Wam na to nie pozwoli, żebyście to zrobili. Nie pozwoli Wam zrzucić winy na drugą osobę, jeżeli to nie tamta osoba jest winna. Albo nie jest winna choćby nawet w równej części, tak jak Wy. Wszechświat na to nie pozwoli. On Wam wtedy zrzuci wieżę. Nie pozwoli na taką niesprawiedliwość. A jeżeli na nią pozwoli, to i tak tą wieżę kiedyś Wam da. Po to, abyście zmienili swój system wartości, abyście zmienili swój system postępowania, działania, myślenia i nie powtarzali wciąż tych samych błędów, po prostu. Dobrze, nie będziemy się rozwodzić nad tą wieżą. Ona jest w Waszym rozkładzie nie po raz pierwszy, więc nie wiem, czy ostatni. Chyba, że faktycznie wodniki w końcu zaczną postępować w sposób taki, jaki sami chcieliby być traktowani, bo to jest, słuchajcie, moi drodzy, najważniejsze. Traktujcie drugą osobę, tego swojego partnera, w sposób taki, w jaki sami chcielibyście być traktowani na co dzień. To uwierzcie, że wtedy zapanuje szczęście, miłość, zgoda, zapanuje nawet to, że ktoś będzie Was chciał za coś chwalić, bo będzie miał za co. Serio. Wiem, że dużo osób, w zasadzie kto nie lubi być chwalonym, każdy lubi być chwalonym, mało kto nie lubi być chwalonym, ale weźcie pod uwagę to, że żeby kogoś za coś pochwalić, to trzeba mieć za co. Może ktoś kiedyś Was za coś chwalił i przestał i Wam tego brakuje i szukacie zieleńszej trawy w innym miejscu, większego ognia w innym miejscu. Bo co? Bo ktoś przestał łechtać Wasze ego, ktoś przestał zajmować się tylko Wami, stawiać Was na pierwszym miejscu, chwalić Was za wszystko. No z jakiegoś powodu ktoś przestał to robić, skoro wcześniej robił, wcześniej Wam odpowiadało, a później Wam przestało odpowiadać. No więc zastanówcie się nad swoim systemem wartości, dlaczego ktoś przestał to robić. Może ktoś po prostu zauważył Wasz system wartości, który nie jest systemem wartości dla przyjęcia do drugiej osoby. Jest nie do zaakceptowania, jest nie do tolerowania dłużej. Dlatego, jeżeli, kochani, sami czegoś nie zrozumiecie, Mars zrobi to za Was. On Wam da wieżę. On Wam ją spowoduje po to, abyście nie tworzyli więcej takich relacji, w których ranicie, krzywdzicie inne osoby i Wszechświat za Was musi Wam coś pokazywać, zakańczać. W taki sposób, wiecie, niezbyt fajny, niezbyt przyjazny, niezbyt miły, żeby nie powiedzieć, że taki, który może tak naprawdę zaprzepaścić wszystko i spalić wszystkie mosty, bo może. I po to, żeby się to nie stało, Mars daje Wam wieżę. Bo jak Wam ześle wieżę nagle, to nie spalicie wszystkich mostów. A jak nie dostaniecie tej wieży od Wszechświata w odpowiednim momencie,
Po to, żeby jeszcze zadziałać, przewartościować swoje życie i naprawić coś, naprawić te błędy, może kogoś za coś przeprosić, jeśli trzeba, ruszyć dalej samemu albo ruszyć dalej z tą osobą, ale nie na takich fundamentach, tylko na innych budować. Bo jeżeli zaczniecie budować na właściwych, to Mars nie przyjdzie ponownie. Mars zrozumie, że Wy zrozumieliście, że Wy przewartościowaliście swoje życie. A jeśli tego nie zrozumiecie, to Mars będzie przychodził zwierzą dopóty, dopóki tego nie zrozumiecie. Dobrze, moi kochani. Co wobec tego w pracy lub w finansach? W pracy lub w finansach jest cesarzowa. No to tu macie obfitość, dobrobyt w przyszłym tygodniu, spokój. Taki spokój bardziej materialny, taki spokój, bo jest obfitość, bo jest płodność, tak, bo wszystko się dobrze układa, bo jest możliwy sukces w pracy, podwyżka, awans, satysfakcja z wykonywanej pracy, jakieś korzystne inwestycje, ogólnie dostatek. Cesarzowa może mówić, słuchajcie, dla osób, które niekoniecznie, wiecie, nie wszyscy są w pracy, bo są osoby, które na przykład pracy nie mają albo są choćby nawet na urlopie, to cesarzowa może mówić o takich wydarzeniach związanych z wdrażaniem nowych planów, nowych pomysłów, tak? Pojawią się jakieś nowe koncepcje, które będziecie chcieli włączyć, coś robić razem albo tylko zająć się czymś dodatkowym. Tutaj też mogą w związku z tym pojawiać się takie liczne i krótkotrwałe wyjazdy. Co jeszcze? Tutaj też może być, słuchajcie, no jakieś mocne, mogą być jakieś mocne fundamenty dla przyszłego rozwoju, są takie możliwe, które mogą wskazywać na taki zapowiedź, na taką zapowiedź szczęśliwego życia, obfitości, dobrobytu i wszelkiej pomyślności. No i tutaj chyba nie ma się co więcej nad tą cesarzową rozwodzić. Bo jak widzicie, cesarzowa, znaczy wieża nie dotyczy cesarzowej, to logiczne, że tak nie jest. Moi kochani, co wobec tego w miłości? W miłości dla wodników karta 9 pucharów. 9 kielichów to jest karta singla właściwie. Więc jest to przez najprawdopodobniej rozkład w tym tygodniu dla osób, które dla singlów, dla wodników singlów, singli, czyli dla osób, które być może po prostu są same od jakiegoś czasu, są same od dłuższego czasu, są singlami, na przykład, nie wiem, niedawno się z kimś rozstały lub są, wiecie, w takich relacjach romansowych, w takich nie na stałe, nietrwałych, tak? No to jest, bo to jest taka właśnie karta czerpania radości, zadowolenia z życia, tak? Więc to nie jest jakby karta... Tu jest zadowolenie, owszem, ale z siebie samego najczęściej, tak? I słuchajcie, w 9 kielichów może sygnalizować zamknięcie jakiegoś ważnego okresu w Waszym życiu. Tak przyziemnie spędzany czas, stabilizację, osiągnięcie wyznaczonego celu, jakieś spełnienie, taki ustabilizowany tryb życia. Tutaj jeszcze... Ogólnie może to wskazywać, słuchajcie, na takie miejsca, w których w przyszłym tygodniu będzie sporo ludzi, to są często jakieś, no nie wiem, chyba, że ktoś z Was będzie na jakiejś imprezie, na jakimś weselu, ślubie, ale często to jest bardziej też karta mówiąca o tym, że jest dużo ludzi, że my może komunikujemy się z wieloma osobami poprzez jakieś portale społecznościowe, fora internetowe. Tak może też być. I to jest taka w 9 kielichów radość czerpana z takich prostych przyjemności. W tej karcie jest brak umiaru często. I moi drodzy, tutaj jest taka w 9 kielichów, no właśnie, jest takie zagrożenie takiej odczuwania emocjonalnej pustki. Poszukiwania czegoś, co mogłoby tę pustkę Wam wypełnić. No więc tu bardziej... Chyba trafiam do osób, którym ta wieża faktycznie się wydarzy i spowoduje tą pustkę w Waszym życiu, pustkę w waszym wnętrzu.
i po prostu będziecie poszukiwać czegoś, co mogłoby tą pustkę wypełnić najprawdopodobniej. Dziewiątka mieczy jest też taką kartą, w której osoba zakłada maskę, udaje kogoś, kim nie jest. Tworzy pozory. W dziewiątce kielichów jest też często zachłanność. I to jest też to, że no właśnie, że skupiacie się na przyjemnościach, na chwilach szczęścia, czerpiecie z nich szczerą, prawdziwą radość, tak? Natomiast ta szczera, prawdziwa radość jest często takim pozorem, właśnie taką maską, którą zakładacie na twarz. Ale oczywiście to nie dla wszystkich będzie. Dziewięć kielichów wskazuje również na tym, że skupiacie się tak nadmiernie na przyjemnościach, że nie potraficie zachować w tym umiaru, przez co możecie zbyt przesadnie być zadowolonymi z siebie. Tutaj jest, słuchajcie, wolność, odnoszenie sukcesu we wszystkim, zakończenia, wygoda materialna. To jest w dziewiątce monet. Przepraszam, dziewiątce kielichów. Dziewiątka kielichów też to jest osoba, która tak naprawdę ma bardzo wiele do zaoferowania, ale nie chce zaoferować. Co to znaczy? To znaczy, że ma wiele do zaoferowania, ale nie chce z nikim się tym dzielić. Odgradza się od innych osób. Może mieć też problemy w relacjach z najbliższymi osobami. Moi kochani, ogólnie dziewiątka kielichów w uczuciach, w miłości, w przyszłości, w relacji, w związkach mówi o tym, ona jest zapowiedzią jakiegoś emocjonalnego spełnienia, ale o tym, że wiedziecie życie takie, jakie... znaczy, że jesteście zadowoleni z życia, jakie wiedziecie, tak? Z tego spokoju, z tych przyjemności fizycznych, z satysfakcji, z oddawania się różnorodnym uciechom, z korzystaniu z życia. No, wodnik zwykle korzysta z życia. Nie zawsze, ale zwykle korzysta, więc jak gdyby jesteście tak trochę w tych dziewięciu kielichach po prostu sobą, takim sobą sprzed Marsa, sprzed wieży. No i chyba ta wieża dlatego w przyszłym tygodniu nastąpi, bo bycie w dziewięciu kielichach nie jest pożądane, bo my nie jesteśmy ludźmi, ludzie nie są inaczej. Ludzie nie są po prostu osobami, które będą żyły w pojedynkę całe życie, bo nie będą. Z wielu powodów nie będą. Jeżeli chcecie tą wiedzę zgłębić, to tajniki tej wiedzy są ogólnodostępne wszędzie. A więc możecie dowiedzieć się, dlaczego sami nie przetrwacie i nie będziecie szczęśliwi. A co wobec tego jako rada dla wodników w nadchodzącym tygodniu? Jako rada jest 9 pentakli. 9 pentakli w radzie to tak naprawdę jest rada, abyście upiększali swoje otoczenie. No właśnie, czyli to, gdzie się znajdujecie, to, gdzie przebywacie, to, z kim przebywacie. Aby to tak upiększyć je nie tylko, wiecie, tak wizualnie, czyli, nie wiem, remont, meble, kwiaty czy inne bibeloty, gadżety, ale żeby, oczywiście, żeby to było funkcjonalne wnętrze, tak, nie tylko wnętrze, żeby ono pięknie wyglądało, a niczemu nie służyło. Natomiast to też chodzi o takie upiększenie otoczenia wokół siebie, tak, żeby się otaczać też osobami takimi, którymi macie, dzięki którym macie bezpieczeństwo, spokój, gdzie czujecie się tacy, wiecie, wewnętrznie spokojni, tak? Gdzie wasze wnętrze jest takie uspokojone, takie pewne, bezpieczne po prostu. No właśnie. I też 9 monet mówi o tym, że zdołaliście stworzyć sobie jakieś przyjazne otoczenie i teraz zasługujecie na to, aby korzystać z owoców swojej pracy. Więc może to też dla kogoś. A jeśli nie, to też jest taki przekaz, że to, co osiągnęliście, zawdzięczacie wyłącznie sobie i swojej ciężkiej pracy. Także tutaj osiągnęliście jakby, zdołaliście osiągnąć spokój, którego poszukiwaliście, a teraz wystarczy, że po uzyskaniu jakiegoś bogactwa, jakichś zysków materialnych, macie nadzieję na to, że będziecie umieli
nimi zarządzać, tak? By się nie okazały czymś ulotnym. Czyli być może zyskaliście sukces, na który od dawna pracowaliście i znajdujecie się teraz na uprzywilejowanej pozycji. Moi kochani, co jeszcze? Dziewięć monet też wskazuje na taką osobę, która odcina się od świata zewnętrznego. Zamyka się we własnej skorupie, we własnym wnętrzu. Dla niektórych to jest też, no nie ma się co dziwić przy wieży, ale trzeba pamiętać o tym, żeby się wyzwolić z tej wieży, żeby ją, tak jak wspomniałam wcześniej, jeśli potrzebujecie, przewincie film, posłuchajcie kilka razy, żeby po prostu nie dać tej wieży więcej się Wam pokazać, bo ona się Wam będzie pokazywała do tego czasu, dopóki nie dokonacie tych zmian w swoim życiu. Dopóki nie zaczniecie myśleć innymi wartościami i według innych wartości działać. Wtedy inaczej nigdy nie będziecie szczęśliwi, nigdy nie zbudujecie niczego trwałego, nigdy nie będzie to na trwałych fundamentach, tylko zawsze jak będziecie robić nie tak, to po prostu przyjdzie Mars i znowu zrobi wieżę. A później będziecie powtarzać, że ja już nie chcę, ja już mam dość, zawsze to samo, zawsze tak samo, teraz będzie inaczej. No nie, nie będzie inaczej. Możecie sobie mówić, że będzie inaczej, ale jeżeli wy tego nie zmienicie, to nie będzie inaczej. Dla niektórych w dziewiątce pentakli jest możliwe otrzymanie jakiegoś spadku lub znaczący wzrost dochodów, korzyści materialne ogólnie. I to jest też taki symbol osoby, moi drodzy, spełnionej zawodowo lub posiadającej jakąś pasję, której poświęcasz dużo czasu w odniku. I jesteście po prostu, osiągnęliście już jakieś cele w swoim życiu, no nie wszystkie, ale uważacie się za taką osobę samowystarczalną, niezależną, samodzielną, inteligentną, tak? Dla której ważne są sprawy związane z finansami, taką dbającą o siebie, o swój wygląd, o swoje dobre samopoczucie, taką osobą mającą adoratorów. I istotnie tak jest, tacy jesteście, tak? Tylko się zastanówcie, czy faktycznie człowiek jest samowystarczalny. Dziewięć monet dla relacji, związków i uczuć, moi drodzy, mówi o tym w Radzie, bo to jest karta, która pojawiła się w Radzie, tak? Nie w miłości, bo w miłości mamy dziewięć pucharów, ale jako rada, no radą jest pielęgnowanie związku, cieszenie się z tego związku, że... Znaczy cieszenie się z tego, że jest się w związku też, ale to nie dla wszystkich będzie, no bo wiecie, cieszyć się z samej idei, że jest się w związku, to jeszcze nie ma się z tego, z czego cieszyć, nie? To wszystko w zależności, z kim jesteście. Bardziej chodzi tutaj o radą jest taki komfort psychiczny, o zadbanie o ten komfort psychiczny, o to, no właśnie radą jest, aby kochać, no bo wprost jest o to, aby kochać i pielęgnować związek, tak? Aby dbać o partner, o... Tu jest jakby troska w Radzie, troska o partnera, troska o to, aby dbać o uczucia partnera. O taki związek, który ma solidne podstawy. Dla singli jest to, słuchajcie, zwiastun poznania kogoś, kto będzie podziwiał Wasze umiejętności, talenty. No, podziwiał i pewnie chwalił, tylko żeby znowu nie było chwalenia do czasu, kiedy się pewne karty nie odkryją i pewna wiedza, która była tajemna, nie okaże odkryta, bo wtedy znowu przyjdzie Mars i zrobi wieżę. Moi drodzy, macie wodniki odpoczynek. Odpocznij, zrelaksuj się, przestań czuć się winny i uczyń własne potrzeby sprawą priorytetową. I pamiętajcie o tym, że w waszym rozkładzie przynajmniej drugi czy trzeci raz w ostatnich dwóch miesiącach pojawiła się wieża. To coś znaczy. To nie jest przypadkowe. Moje drogie wodniki, życzę Wam dużo szczęścia, miłości, samych pozytywnych energii. Buziaczki, do następnego razu. Pa, pa.